dobry Państwu, nazywam się Michał Babicz i w sezonie letnim będę prowadził kamp serwy. Z firmą Chris związany jestem od roku 2010, początkowo jako instruktor żeglarstwa oraz wychowawca, później jako kierownik jednego z obozów na kampie serwy, obecnie od paru lat jako kierownik całego kampu. Na co dzień pracuję w jednym z warszawskich liceów jako nauczyciel. Materiał ten ma za zadanie przedstawienie Państwu tego, co będzie działo się na naszych obozach w serwach. Zaczynając od tego, czym charakteryzuje się, jak wygląda i co oferuje Państwu oraz dzieciom nasz ośrodek, poprzez to, jakie są nasze programy i co jest dla nas w nich istotne. Kończąc na tym, kim jest nasza kadra, co będą robili, jakie mają zadania i jak dokładnie wszystko będzie ze sobą współgrało. W trakcie tego materiału będę starał się przedstawić Państwu wielokrotnie aspekt bezpieczeństwa, ponieważ jest on przez naszą firmę traktowany priorytetowo, więc w każdym z punktów ten element się pojawi. Kamp serwy znajduje się na Podlasiu, 20 km od Augustowa, na terenie Pojezierza Litewskiego. Otoczony jest z każdej strony lasami Puszczy Augustowskiej, znajdując się niemalże w samym jej centrum. Posiadamy bardzo bogatą linię brzegową jeziora Serwy, na którym znajduje się szereg różnego rodzaju portów, o czym opowiem za chwilę. Ośrodek jest duży, posiada kilkuhektarowy teren, ogrodzony i wyłączony z użytku ruchu turystycznego, przeznaczony jest tylko dla naszych uczestników. Na terenie ośrodka znajdziemy szereg atrakcji, które umożliwią realizację nam bardzo bogatej oferty programowej. Wzdłuż linii brzegowej znajdującej się na terenie ośrodka mamy szereg portów z różnego typu jednostkami pływającymi. Zacząć można od kajaków turystycznych poprzez kajaki typu BB, czyli specjalnie do zabawy, tak zwane kajaki bezburtowe. Port windsurfingowy ze sprzętem dla dzieci mniejszych oraz większych. Kąpielisko z pełnym zapleczem ratowniczym. Port żeglarski, w którym znajdują się zarówno małe łódki typu Optymist dla dzieci mniejszych, jak i troszkę większe typu Topaz, służące do nauki, jak i do zabawy, jak i także całkiem spore już jednostki typu Omega i DZ. Mamy także port sprzętu napędzanego wiosłami, jak łódki wiosłowe, szalupa czy duża deska typu SUP. Oprócz bogatego zaplecza wodnego mamy także szereg boisk umożliwiających realizację zajęć poza wodą. Należą do nich boiska do koszykówki, zarówno normalne, pełnowymiarowe, jak i mniejsze dla dzieci mniejszych. Mamy dwa korty tenisowe, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, naturalne boisko do piłki nożnej oraz boisko z certyfikatem FIFA do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni. Oprócz tego mamy na terenie ośrodka instalacje pozwalające w sposób aktywny spędzać wolny czas przez dzieci, typu place zabaw bądź tor do minigolfa, dzięki czemu nawet w czasie wolnym nie ma mowy o nudzie. Kamp serwy, jak już wspomniałem, jest najstarszym naszym kampem, liczącym ponad 20 lat, który jest także kampem najbardziej wymagającym, ponieważ duży nacisk postawiony jest tutaj na sport. Mamy programy stawiające na aktywności wodne typu żeglarstwo i windsurfing, ale także szkolimy w kierunku sportów drużynowych. Wszyscy uczestnicy naszego kampu podzieleni są na grupy wiekowe, aby lepiej realizować szkolenie programowe. Grupy to junior 1 w wieku 8-10 lat, junior 2 11-12 oraz młodzież od 13 do 18 lat. Przebieg naszego standardowego dwutygodniowego turnusu podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap, składający się z pierwszego tygodnia naszego obozu, polegać będzie na szkoleniu w ramach programu danego obozu. Następnie w niedzielę mamy delikatną przerwę, oderwania od tych zajęć, polegające na dużej grze terenowej, podczas której odrywamy się od terenu ośrodka, wychodzimy do lasu poznać naturę, która nas otacza. Następnie w drugim tygodniu realizujemy jeszcze szkolenie, uzupełniamy nasze umiejętności, wiedzę, ponieważ w drugim tygodniu także następują różnego rodzaju zawody, zarówno wewnątrzobozowe, w ramach aktywności kierunkowych obozów, jak i ogólnokampowe,
typu zawody pływackie, wspinaczkowe czy kajakowe. Odznaki są to zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program obozów, wymagając od dzieci troszeczkę więcej pracy, zaangażowania, czasem także wcześniejszego wstawania. Zajęcia te często realizowane są przed śniadaniem, wymagają poświęcenia, ponieważ przykładowo zajęcia na odznakę pływacką wymagają od dzieci wchodzenia o godzinie 7 do wody, jednak dają dużo satysfakcji i pozwalają na realizację samych siebie przez dzieci. Zwieńczeniem zmagań dzieci na odznakę jest wręczenie im dyplomu oraz przypinki na kończącym nasz turnus apelu. Oprócz tej przypinki najważniejsze, co dzieci zyskują, to wiedza oraz wiara we własne możliwości. Dzień na kampie serwy zaczynamy około godziny 7.30, kiedy to następuje pobudka. Następnie od godziny 8 zaczynamy jeść śniadanie, po którym w okolicach 9 bądź 9.30 rozpoczynają się pierwsze zajęcia. Zajęcia podzielone są na 1,5-godzinne bloki. Dwa takie bloki realizowane są między śniadaniem a obiadem. Około godziny 13 rozpoczyna się obiad, po której następuje krótka przerwa na to, żeby zregenerować siły przed kolejnymi blokami. Kolejne dwa bloki trwające do kolacji kończą się około godziny 18.30-19, po czym od 19 zaczynamy jeść kolację. Po kolacji około 19.30 rozpoczynamy kolejny, ostatni blok zajęciowy, podczas którego wszystkie dzieci bawią się wspólnie w różnego rodzaju atrakcjach przez nas zapewnionych. Około 21.00, po zakończeniu wszystkich bloków zajęciowych, wszystkich atrakcji, dzieci zaczynają przygotowywać się do snu. Około godziny 21.00 jest tak zwana podkarmiaczka, czyli małe co nieco dla tych, którzy zdążyli już zgłodnić i przed snem chcą zjeść małą kanapkę. Cisza nocna zaczyna się w zależności od wieku. Dla dzieci najmłodszych to już jest godzina 21.30, dla starszych o 22.00 już wszyscy znajdują się w swoich pokojach przygotowani do snu. Nad wszystkim podczas dnia pieczę sprawuje instruktor wychowawca. Jest to osoba przypisana do danego pokoju, która bywa tam regularnie, kontroluje, czy wszystko jest w należytym porządku, czy dzieciom niczego nie brakuje, czy nie tęsknią, czy nie mają jakichś problemów, bądź też dzieli się z nimi swoimi radościami. Także ten instruktor odpowiada za higienę, za prawidłowy ubiór dziecka na zajęcia, także za podkarmiaczkę wieczorną i przygotowanie się do snu. W jakimkolwiek przypadku jest on dla dziecka osobą pierwszego kontaktu, do której może się ono zgłosić z każdym swoim problemem, prośbą bądź wątpliwością. Kadra przez nas zatrudniana i pracująca na kampie, mimo młodego wieku, jest już często bardzo doświadczona w pracy z dziećmi. Natomiast osoby, które pracują z nami po raz pierwszy, obligatoryjnie przechodzą przed sezonem kilkudniowe szkolenie, pozwalające w sposób bezpieczny i profesjonalny realizować to, co chcemy Państwu zaoferować. Jako organizacja wypracowaliśmy szereg procedur na wypadek nieprzewidzianych sytuacji typu interwencje medyczne, problemy wychowawcze czy nieszczęśliwe wypadki. Dzięki temu działamy sprawnie w każdej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była. Chciałbym zwrócić uwagę Państwu na obóz Wyprawa, który w związku z charakterem swojego programu wyłamuje się z pewnego schematu przyjętego na kampie. Dotyczy to zarówno posiłków, jak i możliwości kontaktu z dziećmi, o czym będę mówił później. Na kampie serwy realizowane są trzy główne posiłki, czyli śniadanie, obiad oraz kolacja i wspomniana wcześniej wieczorna podkarmiaczka. Wszystko przygotowane jest na miejscu przez naszą obsługę ośrodka. W ramach posiłków można m.in. znaleźć specjalne posiłki nazwane kącikiem serwiańskim, w których znajdują się pyszne dżemy, marynaty i inne lokalne specjały. Wszystkie posiłki realizowane są w formie szwedzkiego stołu, podczas którego dzieci same dobierają sobie to, na co akurat mają ochotę.
Wybór jest szeroki, więc każdy może znaleźć to, na co ma akurat ochotę. Proszę się nie martwić jednak, ponieważ zawsze wybory dzieci weryfikowane są przez naszą kadrę, która na stołówce pomaga dzieciom dokonać właściwego wyboru, aby posiłek był wartościowy oraz zdrowy. Kadra także siada z dziećmi przy stole, aby przypilnować, czy dzieci jedzą, żeby przypilnować porządku, ale także przede wszystkim, żeby z dziećmi porozmawiać, pośmiać się i spędzić chwilę fajnego czasu. Także w wieczornej dokarmiaczce znajdują się różnego rodzaju składniki, z których można przygotować porządną kanapkę. Możemy znaleźć tam zarówno dania mięsne, jak i sery lub lokalne dżemy. Dla najmłodszych dzieci z grupy Junior 1 przewidziane będą także kanapki, które pozwolą im zaspokoić głód między pierwszym a drugim blokiem zajęciowym. Instruktor także dopilnowuje, aby dzieci realizowały swoje diety, m.in. bezmleczną czy bezglutenową. Diety te należy zgłosić wcześniej do biura obsługi klienta, aby się mogli się do nich należycie przygotować. Dieta wegetariańska jest dostępna dla wszystkich, natomiast dieta bezmleczna oraz bezglutenowa powinna wynikać z zaleceń lekarskich. Bardzo proszę, aby tego typu uwagi były zgłoszone podczas zapisu dziecka na obóz bądź w formie e-maila skierowanego do biura obsługi klienta naszej firmy. Jak już wcześniej wspomniałem, na terenie kampu znajduje się sklepik, w którym dzieci będą mogły się zaopatrzyć w słodycze. Słodycze oferowane w naszym sklepiku nie będą to jednak powszechnie znane batoniki i czekolady, ponieważ konsekwentnie staramy się realizować program zdrowego odżywiania. Dlatego w naszym sklepiku to, co będzie oferowane, będą to słodycze o obniżonej zawartości cukru. Nie ma także w asortymencie naszych sklepików napoi słodzonych, gazowanych oraz chipsów. Uczestnicy zakwaterowani są na terenie ośrodka w ramach obozów, na które przyjechali. W ramach obozu kwaterujemy zgodnie z płcią oraz wiekiem, starając się nie przekraczać 2 lat w ramach jednego pokoju. Do każdego pokoju, jak wcześniej wspomniałem, przydzielony jest instruktor wychowawca, który odpowiada za prawidłowe moderowanie życia społecznego w danej grupie dzieci. Odpowiada on także za pomoc w codziennych obowiązkach, za sprawdzanie, czy wszystko jest z dziećmi w porządku oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów. Można także zgłaszać prośby o kwaterunek z danym kolegą bądź koleżanką, oczywiście z zachowaniem wymienionych wcześniej naszych wytycznych co do obozów, płci oraz wieku. Takie prośby proszę zgłaszać do biura obsługi klienta najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Obóz wyprawa także w przypadku kwaterunku odbiega od schematu, o którym przed chwilą powiedziałem, ponieważ dzieci na tym obozie, zarówno na szlaku Czarnej Hańczy, jak i na terenie kampu, spać będą w namiotach. Kadra na kampie Serwy liczy około 60 osób. W jej skład wchodzą m.in. opieka medyczna, która odpowiada za zdrowie dzieci, paparazzo, którzy odpowiadają za to, żeby mogli Państwo na bieżąco oglądać fotorelacje na stronie internetowej, instruktorzy, zarówno wychowawcy, o których już wspominałem do tej pory, jak i instruktorzy specjaliści, którzy zajmują się bardzo wąską specjalizacją, jak na przykład łucznik, czy operator ścianki wspinaczkowej lub małpiego gaju. Są też osoby odpowiedzialne za to, żeby na kampie wszystko działało, czyli obsługa ośrodka, w której są m.in. panie sprzątające, czy panie gotujące nasze pyszne posiłki. Mamy także kadrę, która ma za zadanie koordynować wszystkie działania, czyli kadrę kierowniczą. I tak struktura na kampie polega na tym, że każdy obóz posiada swojego kierownika odpowiadającego za dany obóz i za działania poszczególnych instruktorów w danym obozie. Instruktorzy podlegają kierownikowi obozów, którzy koordynowani są przez kierownika kampu. Najważniejsi jednak są tutaj wychowawcy, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi i odpowiadają za ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
Jednak wszyscy razem, znajdujący się na terenie kampu, tworzymy społeczność kampową, na której bardzo nam zależy i której budowanie jest clue całego kampu. W serwach na jedną osobę kadry przypada około 6 uczestników. W związku z tym trudno określić jest, kto dokładnie będzie wychowawcą państwa dziecka jeszcze przed turnusem. Dlatego proszę, aby wszystkie uwagi, jakie chcą Państwo przekazać do wychowawcy, kierowali Państwo w formie wiadomości do biura obsługi klienta, ponieważ taka wiadomość na pewno trafi do właściwej osoby. Wszystkie ważne informacje medyczne, jakie chcą Państwo przekazać na temat dziecka, proszę zawrzeć w miarę możliwości w karcie kwalifikacyjnej, ponieważ wtedy na pewno trafi to do opieki medycznej naszego kampu. W kwestii tego, co należy zabrać na obóz, najlepiej zajrzeć na naszą stronę www.chris.com.pl w zakładce Lato. Tam będą znajdowały się niezbędniki na każdy z obozów, w którym będzie wyszczególnione to, co należy zabrać. Istotne jest też to, czego nie należy zabierać na obóz. Należą do nich narzędzia niebezpieczne typu noże, zapalniczki, ale także elektronika, ponieważ wszystkie nasze kampy są ograniczone, jeżeli chodzi o używanie elektroniki. Proszę także nie wyręczać dzieci w pakowaniu się na obóz. Dziecko powinno wiedzieć, co, w jakiej ilości zabiera, co jest dokładnie jego rzeczami, a co nie. Proszę także pamiętać, że będzie zmuszone spakować się w drogę powrotną, więc taka rozgrzewka w domu z Państwem na pewno pomoże w tym. Jeżeli chodzi o wyjazd, wszystkie informacje dostaną Państwo w formie wiadomości e-mail bądź SMS na tydzień bądź dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym, co tam będzie zawarte. Podróż autokarem z Warszawy do Serw trwa około 5 godzin. W ramach tej podróży przewidziana jest oczywiście jedna przerwa, podczas której dzieci mogą się posilić. Dlatego proszę dać im jako prowiant kanapkę, wodę i jakiś owoc. Proszę nie dawać dzieciom w formie prowiantu słodyczy ani napoi gazowanych. Po przyjeździe na kamp dzieci poznają swoich wychowawców, poznają miejsca, w których będą mieszkały, są kwaterowane, a także udają się na obiad, ponieważ jest to pierwszy posiłek, jaki ich czeka po przyjeździe na kamp. Jak wspominałem wcześniej, na kampach firmy Chris realizujemy ograniczenia w dostępie do elektroniki. W ramach tych ograniczeń pierwszego dnia od wszystkich dzieci zbierane są telefony, które deponowane są w naszych sejfach. Nie oznacza to, że chcemy ograniczyć Państwa kontakt z dzieckiem. Jest on zawsze możliwy przez naszą recepcję. W sytuacji pilnej potrzeby kontaktu z dzieckiem proszę zadzwonić na telefony, które będą dostępne na naszej stronie internetowej, a w wolnej chwili dziecko zgłosi się do recepcji i z naszego telefonu do Państwa zadzwoni. Także w sytuacji pilnej potrzeby kontaktu dziecko zawsze może przyjść do wychowawcy, poprosić o kontakt i my taki kontakt na pewno umożliwimy. Dzieci będą miały dostęp do swoich telefonów w każdą środę oraz sobotę w porze obiadu. Wyjątkiem tutaj może być obóz wyprawa, który telefony zostawia na terenie kampu, oraz obóz OSW Junior 2, który w sobotę będzie uczestniczył w spływie kajakowym, w związku z tym telefony będzie miał w późniejszej porze. Jeżeli dziecko nie będzie pamiętało numeru telefonu, to w momencie oddzwaniania do Państwa wraz z telefonem otrzyma od nas także numer telefonu do Państwa. Kontakt ze strony naszej opieki medycznej może mieć miejsce w 3 przypadkach. Po pierwsze, jeżeli Państwa dziecko zachoruje na tyle mocno, iż nie będzie mogło uczestniczyć podczas całego dnia w zajęciach. W drugim przypadku, kiedy będziemy musieli pojechać do szpitala celem na przykład wykluczenia złamania bądź innego urazu, lub jeżeli na ciele Państwa dziecka zostanie znaleziony kleszcz. Też poinformujemy Państwa o tym oraz przekażemy informację o potrzebie obserwacji danego miejsca, także po powrocie Państwa dziecka do domu. W najbliższym sezonie nie przewidujemy odwiedzin na terenie kampu, co podyktowane jest troską o bezpieczeństwo dzieci.